Aborcyjny w Polsce, który jest w Polsce, nie jest proludzki, jest raczej kompromisem pomiędzy Kościołem a rządzącymi. I nie mam w tym specjalnie empatii wobec kobiet i rozmaitości ich historii. I przeczytam dwie streszczone nieco historie osób, które no, stały się po prostu ofiarami tego prawa. Dobra, jedziemy. To są fragmenty artykułów, które z tej okazji zostały opublikowane. Więc najpierw Alicja 1000. 28 lat temu, 7 stycznia 1993 roku wprowadzono w Polsce zakaz aborcji, który szybko zyskał miano kompromisu aborcyjnego. Kiedy 7 lat później Alicja 1000 zaszła w trzecią ciążę, mimo grożącej jej całkowitej utracie wzroku, nie była w stanie jej przerwać. Ginekolog, który przyjął ją w szpitalu, zniszczył zaświadczenie umożliwiające terminację. Prawdopodobnie ze strachu. Dziś sytuacja jest jeszcze trudniejsza. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przesłanka ciężkiego upośledzenia płodu jako uzasadnienie terminacji ciąży jest niekonstytucyjna. I w tym artykule był wywiad z Alicją 1000 i tutaj przeczytam parę jej wypowiedzi. Lekarze przyznawali, że ciąża stanowi zagrożenie. I to nie tylko okulistyczne, ale ginekologiczne. Miałam nie tylko krótkowzroczność, groziło mi też pęknięcie macicy, ale wszyscy się bali. Tylko ta jedna internistka nie. Gdy trafiłam do szpitala, lekarz nawet mnie nie zbadał, a na odwrocie zaświadczenia od internistki napisał, że się z nią nie zgadza. To był koniec. Musiałam rodzić. Czułam wtedy wielki strach, ogromny. Miałam wtedy dwoje moich dzieci, które trzeba było wychować. Syn miał padaczkę, ja już i tak miałam problemy ze wzrokiem. Gdyby nie pomoc obcych kobiet i organizacji feministycznych, nie dałabym rady. Były przy mnie cały czas, przed porodem, gdy walczyłam o swoje prawa i po. Choć chodziło nie tylko o mnie, ale też o moją już istniejącą rodzinę, organizacje katolickie, dokładnie 72, wyłącznie mnie szkalowały. Żadna nie wyciągnęła w moim kierunku pomocnej ręki. To był bardzo trudny okres mojego życia. Jego negatywne skutki odczuwam do dziś. A teraz historia Agaty Lamczak. Na jesieni 2003 roku Agata zgłaszała się kilkakrotnie do lekarza rodzinnego w przychodni rejonowej w Pile. W trakcie wizyt skarżyła się na bóle brzucha, bóle stawów i ogólnie złe samopoczucie. Lekarka za każdym razem zapisywała leki przeciwbólowe i przeciwdepresyjne. Nigdy natomiast nie zleciła innych badań niż morfologia krwi. W kwietniu 2004 roku, w trakcie prywatnej wizyty ginekologicznej, lekarka stwierdziła ciążę. Agata była kilkukrotnie hospitalizowana. Pod koniec sierpnia 2004 roku, w trakcie pobytu Agaty w klinice w Łodzi, jej matka i narzeczony, widząc jak cierpi i jak bardzo pogarsza się jej stan zdrowia, przeprowadzili z lekarzem prowadzącym rozmowę, w której zażądali rozpoczęcia zdecydowanego leczenia bez względu na konsekwencje dla życia płodu. Niestety ich żądania i prośby nie przyniosły żadnych rezultatów. Wykonano zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego, przewieziono ją na OIOM z objawami wstrząsu septycznego i niewydolnością wielonarządową. Jej stan był bardzo ciężki. Podczas badania USG stwierdzono cechy obumarcia płodu. Ze względu na bezskuteczną indukcję poronienia wykonano cesarskie cięcie. W trakcie zabiegu odessano około 800 ml treści ropnej z jamy otrzewnej oraz usunięto martwy płód. Pomimo stosowanego leczenia nerkozastępczego, przeciwgrzybicznego i dializoterapii, stan zdrowia Agaty ulegał pogorszeniu. 29 września w godzinach rannych doszło do zatrzymania krążenia. Zastosowane postępowanie reanimacyjne nie dało żadnych rezultatów. O godzinie 6:30 Agata zmarła. Agata Lamczak zmarła, dlatego że lekarze
zasłaniając się klauzulą sumienia, stwierdzili, że nie będą leczyć. Lekarze odmówili leczenia. To absurd. I nie możemy pozwalać na to, aby wepchnięto nam kompromis, który tak naprawdę nie zapewnia dostępu do aborcji wtedy, kiedy jest to potrzebne, bo lekarz może albo stwierdzić, że aborcja jest niewskazana, albo stwierdzić, że on nie chce dokonać tego zabiegu, bo jest wierzący i jego religia mu zabrania. To absurd. Dobra, co chciałam jeszcze powiedzieć? Okej. Parę myśli, które wydają mi się istotne, które będę powtarzać, które będziemy powtarzać. Do znudzenia. Kobiety, które decydują się na aborcję, nie są okrutnymi morderczyniami. Łatwo nam przychodzi oskarżanie, gdy same znajdujemy się w podobnej sytuacji, optyka się zmienia, bo nasza sytuacja to wyjątkowa sytuacja. Dlatego potrzebujemy radykalnej empatii, zrozumienia drugiego człowieka i solidarności. Każda z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, a aborcja dotyczy więcej osób niż nam się wydaje. Przestańmy wpędzać te kobiety, osoby w ciąży, w poczucie winy. Ciąża nazywana jest stanem błogosławionym, ale rzeczywistość jest dla kobiety o wiele trudniejsza. Są wśród nas mamy i dobrze wiedzą, o czym mowa. Jakże łatwo sądy moralne wydają prawicowi chłopcy, którzy nie mają podstawowej wiedzy z biologii, jakim obciążeniem i rewolucją dla organizmu jest ciąża. Nie wiedzą o tym, że po porodzie następuje połóg. To nie jest normalne, że obecnie osoby o takim stanie mentalnym decydują o tym, czy kobiety urodzą, czy nie. Właśnie, ponieważ to kobieta zachodzi w ciążę i jest w ciąży przez 9 miesięcy, to spory kawałek czasu. Prawo do decydowania o ciąży powinna mieć wyłącznie ona. I nie, legalna aborcja nie sprawi, że będzie się rodziło mniej dzieci. Przecież obecnie nie mamy legalnej aborcji, a wiele kobiet nie decyduje się na ciąży z innych powodów. Nie stać ich na posiadanie dzieci, nie zawsze mamy dostęp do porządnej ochrony zdrowia. Jeśli państwo chce tak bardzo otaczać opieką te słynne polskie rodziny, niech przestanie promować nieszczęśliwe macierzyństwo z przypadku. I tu wracamy do punktu wyjścia. No i tak. Kompromis trwa sobie w najlepsze i żaden rząd od 93 roku nie uważał go za problem. To powinno dać nam do myślenia i weźmy to pod uwagę. Przy wyborach na przykład. Okej. To wszystko, co chciałam powiedzieć tutaj. Teraz przejdziemy się naszym starym zwyczajem pod siedzibę PiS-u. I oczywiście tradycyjnie mówię, kto chce, niech coś powie do megafonu. Nie ma sprawy, jakby każdy ma tutaj głos. Witam. Wiecie, ja przeglądałem to, co piszą na przykład inne religie na temat aborcji. Okazuje się, że to wcale nie jest tak, że nawet chrześcijańskie wyznania wcale nie uznają, że zakazu aborcji, łącznie z tak ortodoksyjnymi jak mormoni, którzy dopuszczają oczywiście aborcję w przypadku, kiedy w grę wchodzi ratowanie zdrowia i życia matki, nie wspominając już o żydowskich kongregacjach, które wszystkie uznają, więc tak naprawdę to prawo aborcyjne, które obowiązuje u nas i które ma być jeszcze bardziej zaostrzone, nie ma nic wspólnego ani z Biblią, ani z innymi wyznaniami, bo tak jak mówię, większość wyznań uznaje, nie wspominając o kościołach luterańskich czy anglikańskich, prawda? Więc tutaj tak to wygląda, natomiast to, co usiłuje tworzyć nasz jaśnie panujący rząd, to jest po prostu kolejna forma zmuszania nas, zastraszania i
tak dalej, zwłaszcza, że za zaostrzeniem prawa do aborcji nic się nie wiąże, bo żadnej opieki nad tymi dziećmi i kobietami nie ma. Samotne matki, jeśli ich dochód jest trochę wyższy niż najniższa krajowa, nie są uprawniane do 500+, jeśli mają jedno dziecko i tak naprawdę nic to ze sobą nie pociąga. To jest tylko i wyłącznie próba zjednania sobie, jak nie wiem, czyjej przychylności jakiejś tam skrajnej grupy ortodoksów, więc nie można na to pozwolić. Dzięki. Bo przecież, no właśnie, religia religią, ale przecież dobrze wiemy, że nie chodzi o religię, tylko chodzi o kontrolę nad kobietami, o to, żeby nie mogły dokonywać samodzielnie wyboru, który dotyczy jakby podstawowej, kwestii tak podstawowej, tak fundamentalnej jak autonomia osobista, cielesna. Dlatego, jeżeli ogląda to ktoś, kto może potrzebuje aborcji, to wiedzcie, że możecie się zgłosić do Aborcji bez Granic i numer pewnie już gdzieś wam zniknął. A jeśli chodzi o aborcję farmakologiczną, to przebiega ona w bardzo mało inwazyjny sposób, nie tak jak na tych nieszczęsnych plakatach, które wywieszają antyaborcjonistów. Więc nie dajmy się po prostu zastraszyć i nie dajmy, nie pozwólmy wywołać w sobie wyrzutów sumienia, bo one nie mają racji bytu. Dobra, okej, okay, to może już idziemy tak spokojnie. Mamy ładne kartoniki dla naszych rządzących, więc no, nikt się w stanie zadość tradycji. Dzień dobry Państwu, tutaj po tym przemówieniu Maciek Piasecki na żywo z Działdowa na Mazurach. Dzisiaj tutaj, tak jak co tydzień, odbywa się spacerowy protest strajku kobiet. Takie demonstracje może już nie płoną tak wielkim ogniem jak w październiku, listopadzie, ale wciąż są tymi tlącymi się zarzewiami protestów w całej Polsce. Staram się obserwować, co właśnie dzieje się w mniejszych ośrodkach, nie tylko na ulicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i tak dalej. W pierwszych tygodniach protestów w obronie prawa do legalnej aborcji widzieliśmy, że nawet w najmniejszych miejscowościach ludzie wychodzili na ulicę. Często były to jednorazowe wydarzenia. W niektórych miejscach ta wola jest do dzisiaj, ale właśnie porozmawiajmy z organizatorkami protestu. Jak widzicie, spadł śnieg, jest dosyć mroźno. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki z OKO.press. Przyjechałem dzisiaj do Was z transmisją. Proszę mi opowiedzieć, jak wyglądały protesty strajku kobiet w Działdowie od początku, od października. W ogóle jak długo wychodzicie? Czy wychodzicie co tydzień, tak jak słyszałem? Bardzo dużo ludzi, a sama byłam w szoku. Ile mniej więcej to było? Jak wiele?
1000 to na pewno było na jednym proteście, na jednym spacerze. A to było, nie umiałam już uczestniczyć, bo byłam w pracy, ale wyszłam przez sklep, bo akurat przychodzili. Nie no, nawet powiedziałabym szczerze, że więcej osób było. Było dużo ludzi różnych, tam siedziało więcej tutaj młodsi, starsi, dużo mężczyzn. Dużo wspierają się tą walkę, No, potem jak policja zaczęła nas terroryzować, że tak powiem, no bo jak inaczej to nazwać, zaczęło się spisywanie. No to rzeczywiście potem nie uczestniczyło. Ludzie wystraszyli? Tak. No co to wszyscy ludzie, to się też przychodzi o młodych niepełnoletnich, bo no z tego, że one są młode, niepełnoletnie, ale to też o nie chodziło, o ich przyszłość. No i też to przychodzi. Została nas taka garstka. Raczej tak powiem, że stała. No. No i przeparujemy co tydzień. Czy ty czułaś się na początku organizatorką, czy jesteś teraz po prostu częścią tej stałej grupy? Jestem częścią stałej grupy. No tak. Myślałaś o sobie wcześniej, zanim zaczęły się stare strajki kobiet, o kimś, kto chce bronić prawa do aborcji, kto chce się jakoś zaangażować społecznie? No na przykład przy wyborach też brałam to pod uwagę, która... partii ma to w swoim programie też. No bo to, że jestem za aborcją, nie znaczy, że muszę jej dokonywać, tak? Jestem za prawem wyboru. Po prostu. Żeby kobiety miały wybór. O, widzę, że doszliśmy do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Olka. Tak? Słyszeliście, ale parę posłów zebrało się, żeby uniemożliwić odwoływanie się w sądzie od mandatu. I prawdopodobnie to dlatego, że za bardzo upierdliwe okazały się sprawy w sądzie za mandaty zlepiane podczas tak zwanych nielegalnych zgromadzeń. No, cóż mogę powiedzieć? Ja jakby żyjąc w Polsce czuję, że nie mam już nic do stracenia, a chcę tutaj żyć. Więc trudno, no nie boję się. Byłoby kuriozalne, gdybym z takiego powodu miała ponieść jakieś ciężkie konsekwencje prawne i myślę, że sprawiedliwość zwycięży, mówiąc górnolotnie. Także no, nie robi to na nas wrażenia. Skoro tu jesteśmy, to chcę przypomnieć, że PiS, partia reprezentowana w tej kwestii przez prezydenta naszego, bardzo zachwyca się polityką Donalda Trumpa, który właściwie namawiał grupę swoich wyznawców, właściwie tak można to ująć, do aktu terroru na Kapitolu w Waszyngtonie. Także to jest wzorzec dla naszych, dla rządzących. To jest chyba nieco niepokojące, no ale już jakby wiemy, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni i mamy dość. I nie przestaniemy, i nie złudzi nam się to spacerowanie, dopóki, no nie wiem, no, coś się nie zmieni. Okej, to zostawiamy kartoniki, będziemy na tym kończyć.
I tyle. Widzimy się za tydzień. Tak jak widzicie, kierowca pozdrawiał klaksonem, czyli wszystkie takie rzeczy, które znamy z protestów w wielkich miastach w mniejszej skali. Jest również policja. Jak słyszeliście, ludzie byli zniechęcani tutaj przez policję do udziału w protestach. Zaraz postaram się jeszcze o to zapytać. Nie spotkaliśmy przypadkiem w Warszawie? A możliwe bardzo. Bo pan jest z Okopres. No tak mi się wydawało. Jestem właśnie na żywo, teraz możemy zaraz porozmawiać. Tak mi się wydawało właśnie. Jest próba zawieszenia tutaj transparentu hipokryci zamordyści przy logo Prawa i Sprawiedliwości. Może spodnik się udało się. Przepraszam, bo wspominałeś, że policja cię zrzucała z tych schodów? Nasz żart, że policja tak zawzięcie biegnie do tych schodów, tych właśnie siedziby PiS-u, żeby je chronić, bo najwyraźniej na większą ochronę zasługują schody niż ludzie. I to jest w ogóle niepokojąca tendencja, no, obserwowana nie tylko przecież w tym przypadku, ale ogólnie, że jakby uszkodzenie, to znaczy nie tyle uszkodzenie, to znaczy napisanie czegoś na budynku jest uznawane za większą zbrodnię niż odbieranie komuś praw i pokazanie permanentne danej grupy, w tym przypadku kobiet. Jak was traktowała policja od początku protestów? Słyszałem od twojej koleżanki, że no, ona uważa, że tutaj zdecydowanie mniej osób, że ludzie odchodzili, no bo bali się tych represji ze strony służby. Tak, na początku była taka... Można było mieć współczucie między policją a nami, w pewnym sensie. Pierwszy protest działdowy był naprawdę imponujący. Nie wiem, było kilkaset osób. Było kilkaset osób właśnie. I praktycznie zablokowaliśmy miasto. To było naprawdę takie... Ja się nie spodziewałam. Ja w ogóle myślałam, że przyjdzie kilka osób. A jestem troszeczkę... No, nie, może nie społeczna, chociaż może troszeczkę tak, ale to było przerażające i to było wielkie przeżycie. Ty byłaś organizatorką tamtego wydarzenia. Działdowski strajk kobiet był. Wolę nie przyznawać się, ale tak, jestem osobą, która spacerowała na czele tego spaceru. 28 października, zdaje się. Jak to się stało, że postanowiłaś skrzyknąć ludzi albo no właśnie zachęcić do tego, jak mówisz, spaceru? To było już
była już jakaś ostateczność, bo zbierałam się w sobie od paru już miesięcy i nie chodziło tylko o prawa kobiet. Właściwie to prawa kobiet są ważne oczywiście, dotyczy to mnie i moich bliskich w ogóle Polek. Ale ogólnie niepokoiły mnie te nastroje takie ksenofobiczne i uznawanie tego za jakąś element systemu wartości. To jest zupełną górą i pretekstem do prowadzenia nienawistnej polityki i zbierania jakiegoś, zbierania po prostu, żerowanie na niepokojach społecznych, o może w ten sposób. I szerzenie do takiej właśnie nienawistnej propagandy. Bardzo mnie to przytłaczało i starałam się jakoś udzielać, chociażby będąc na bieżąco, chociażby czytając, ale to co się stało 22 października twierdziło mnie w przekonaniu, że nie da się już po prostu siedzieć w domu i trudno wyjdę do ludzi i trzeba coś robić, bo jak się będzie siedziało w domu, to i tak przecież się nic nie zmieni. Często się stereotypowo myśli, że mniejsze ośrodki są nastawione bardziej konserwatywnie niż aglomeracje. Jak wyglądają tutaj nastroje w Działdowie i wobec władzy PiS-u, i wobec wolności obywatelskich, praw kobiet? No, to jest ciekawa kwestia, bo owszem, jesteśmy chyba na takim pisowskim rejonie, zdaje mi się. Tutaj chyba, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to... ktoś tam pokazał kciuczkę, górę, to miłe. Ale właśnie czasem były blokady też samochodowe, ale już nie ma tak z samochodów też nam okazano wsparcie, także fajnie. I co? Jakie było pytanie? Aha, PiS. No to tak, to jest raczej PiS-owy rejon. Z tego co wiem, Mława też, okoliczne miasto właśnie. Właśnie podczas wyborów prezydenckich wygrał, chyba nieznacznie, ale Duda. Ja się wtedy też przełamałam i chciałam, i byłam żoną zaufania podczas wyborów. I monitorowałam te właśnie ten proces liczenia wyborów, głosów i tak dalej. To był powiedzmy już jakiś pierwszy krok, że wyszłam do ludzi i coś konkretnego zrobiłam, bo też niepokoiło mnie to, że może dojść do jakichś fałszerstw i tak dalej. Właśnie zmierzam do tego, że przed tymi wyborami zrobiłam z moją przyjaciółką taką akcję nocną rozwieszania plakatów, takich antypisowych. Oczywiście czasami żartobliwych, ale nie takich nie szczególnie wywołujących oburzenie, ale takich, żeby po prostu nie głosowali na tego Dudę ludzie. Bo on nie sprzyja ludziom, ogólnie rzecz biorąc. I zaciekawiło nas to, że te plakaty momentalnie znikały rano. Bardzo szybko i wcale... żegnamy się. Nawet nie zesieramy. A wychodzili i co mówili policjanci? Tydzień temu była taka sytuacja, w której pan komendant właśnie rzeczony podszedł do mnie i powiedział, no i tak policzył osoby, które stały, no też była garstka. Policzył też mojego psa. I powiedział 6 osób, nielegalne zgromadzenie. I zaczął mi coś tam opowiadać. To że... bardzo progresywne, jak się psa liczy jako osoba. Tak, no. To jakieś upodmiotowienie zwierząt, bardzo mi się to podoba. Ale tak z satysfakcją nas policzył, w takim amoku. I powiedział, że do mnie, że ja jako organizatorka tego stania na chudniku pod siedzibą PiS-u, tak to się mogło nazwać, trzeba by nazwać, mogę dostać wezwanie do sądu.
I zresztą to już nas czeka, bo 9 osób odmówiło przyjęcia pouczenia, które nam policja proponowała, bo oznaczałoby to przyznanie się do tego, czego zrobiliśmy. Najwyraźniej czeka nas sprawa w sądzie, chociaż to też nie jest przesądzone. Czy osoby, które uczestniczyły w protestach, spotkały się z jakimiś szykanami, represjami, czy ktoś w szkole na przykład miał jakieś nieprzyjemne uwagi, czy w pracy? Powiem o sytuacji dziewczyny, 12 lat, miała... nie będę wnikać w szczegóły, bo jakby podawać konkretnych szczegółów, jakie to w szkole i tak dalej, ale prywatne lekcje, nauczyciel na prywatnych lekcjach, na które chodziła ta nastoletnia dziewczynka, podczas tych lekcji w ogóle, podczas jakiegoś tam zmiany informacji dotyczące tych lekcji, ten nauczyciel dawał jej do zrozumienia, że jest głupia i że popiera mordowanie dzieci i w ogóle. To taki super obrońca życia, który zamiast skupić się na swoich obowiązkach, to po prostu umoralniał dziewczynę, która doskonale wie, już ma tę świadomość taką, że tu chodzi o autonomię po prostu, o decydowanie o sobie, a nie o jakieś ideologiczne sprawy, chociaż na siłą rzeczy jest to ideologiczne i polityczne. Właśnie ona, była taka zabawna sytuacja, i to muszę o tym powiedzieć, bo bardzo mi to zaimponowało, właśnie ta sama dziewczyna. Jak był ten duży strajk w Działdowie 28 października, to ona miała pójść na te zajęcia z tym nauczycielem, ale do niego zadzwoniła i tak w sumie w ostatniej chwili, że nie, bo idę na protest. No i nie poszło. No i on wtedy zaczął coś tam mówić, że jak możesz popierać to i tak dalej, i ona się rozłączyła. Także taki sposób nam trzeba po prostu. Trzeba walczyć o siebie. A jeśli chodzi o inne sytuacje, wiem, że w szkole już widział z tymi represjami Czarnka, ale nie znam szczegółów. Nie wiem dokładnie, staram się pytać ludzi na bieżąco, ale jeszcze ogarniam swoje życie i tak nie jestem na bieżąco z sytuacjami, ale podejrzewam, że coś miało miejsce, bo też ludzie, bo jeszcze zrobiłam taką ankietę, ludzie ogólnie boją się ze względu na policję przychodzić na spacery, ze względu na COVID, co jest zupełnie zrozumiałe. I jeszcze ze względu na to, że w pracy mogą się spotkać z jakimiś przykrymi konsekwencjami. Więc to jest poważny powód, bo jednak jeżeli ktoś potrafi zwolnić kogoś, czy jakoś pozbawić części wynagrodzenia, to dlatego, że ktoś pracuje inaczej, to jest naprawdę niepokojące. Myślę, że uda się jeszcze tak rozpalić mieszkańców Działdowa jak wtedy w październiku, i mieszkańców innych podobnych miejscowości w całej Polsce. Ja mam nadzieję, bo widać, że ten potencjał strajkowy jest. Może na wiosnę, ale podejrzewam, że jeżeli to wtedy, kiedy PiS znowu coś wymyśli, coś takiego, co nas tak rozwścieczy, że znowu będziemy chcieli to manifestować spacerując tłumnie. Ale nie wiem, ja już tak jakby... bo wiadomo, jak się pojawiamy na tym placu i jest takie, ojej, ale nas dużo, mało, bo jest nas mało zawsze. To już jest, przyzwyczaiłam się do tego i nie uważam tego za powód jakiegoś niezadowolenia. Raz, że ludzie nas oglądają w relacji na żywo, ktoś powiedział jakąś taką ładną rzecz, że za tym każdą tą jedną osobą, która protestuje, stoi kilkaset, które są z nimi, ale nie mogą być, ale są z nimi, więc... Tak na to patrzę, a poza tym uważam, że bunt jest wartością samą w sobie.
szczególnie w tak spacyfikowanym społeczeństwie. Martwi mnie to w ogóle, że to tak ludzie... Ja też właściwie przecież, no mówię też o sobie, nie mamy takiej wewnętrznej potrzeby, żeby po prostu wyjść na ulicę, powiedzieć nie chcę tak dalej i chcę jakieś zmiany. No to nie jest jakiś szczególnie nasz... coś, co... nie wiem, to co należy jakoś... zawiera się w mentalności Polaka, o Polki. Myślisz, że mieszkanki, mieszkańcy Działdowa byliby raczej za powrotem do kompromisu aborcyjnego, czy tak zwanego kompromisu, czy na przykład woleliby liberalizacji przepisów? Powiem szczerze, że nie wiem. Ja staram się tutaj zaznaczać, że absolutnie nie ma opcji powrotu do kompromisu, bo to jest po prostu... jakiś archaiczny wymysł i nie ma nic wspólnego z prawem wyboru. Ale miałam zrobić na ten temat ankietę na grupie tej facebookowej, ale przyznam szczerze, że trochę się boję. Boję się, co zobaczę. Obawiam się, że właśnie ludzie raczej są za tym kompromisem, tylko osoby, które do nas regularnie przychodziły na spacery, też mówiły, że no tak, tak, prawa kobiet, walczycie, dziewczyny, jest siła, jest moc, ale jestem za kompromisem. No to jest, troszeczkę się to mija z celem, bo kompromis nie ma nic wspólnego z prawami kobiet, nie oszukujmy się. No i obawiam się właśnie, że raczej jest takie umiarkowane podejście do tej sprawy, ale nie wiem, jak to liczbowo wypada. Ale czy oprócz tego, że jesteś działaczką tutaj lokalnie, jesteś jakoś zaangażowana w ogólnopolski strajk kobiet, czy na przykład brałaś udział w tworzeniu postulatów tych na internetowej platformie, co w ogóle myślisz o właśnie takim ogólnopolskim działaniu? Po tych paru miesiącach działalności mojej aktywistycznej, pierwszej w życiu, trochę bym się wstrzymała właśnie z zajmowaniem się aktywizmem. Muszę jeszcze to jakoś przetrawić w głowie. A jeśli chodzi o łączność z OSK, no to tak, jesteśmy w kontakcie. Od nich mam megafon przecież. Tak, naklejkę doświadczy. No i tak dostajemy od nich gadżety w ramach tego funduszu, który był jakby, który, no, no jak były zbierane pieniądze, no wiadomo, podczas, kiedy wybuchły strajki. I tak, jesteśmy w kontakcie, nie do końca się zgadzam ze wszystkimi, jakby z taktyką działania o strajku kobiet. I też, ogólnie w ostatecznym rozrachunku czasami mam wrażenie, że jakoś zaginęła ta główna sprawa. Czasami też mam wrażenie, że to jest takie pole walki dla silnych osobowości, które tam są u góry. I czuję się trochę pominięta jako przypadkowa osoba, która po prostu, której po prostu chodzi o podstawowe prawa. I jakoś, no po prostu za dużo jest z tym szumu, no ale to... To jakby nie jest możliwe bez krytyczne podejście do czegokolwiek, więc tak czy siak bardzo podziwiam osoby, które prowadziły tę inicjatywę, które prowadziły też oddolnie jakoś wcześniej przed powstaniem strajku kobiet OSK. Także, no, fajnie, że jesteśmy. Różnie można to odbierać. Co ci daje tak siłę do tego, żeby przed tych wielu tygodni wychodzić na ulicę, żeby nie stwierdzić, dobra, to już koniec, wypaliło się, nie ma sensu? No właśnie to, że zaczęłam coś robić, zaczęłam wychodzić, działać, zamiast siedzieć w domu i się zamartwiać. I oczywiście mogłabym właśnie wyjechać i żyć swoim życiem,
i nie zajmować się jakimiś podstawowymi rzeczami, bo jak słyszę, no właśnie, no wiadomo, na zachodzie słyszę od znajomych, że no to jest kuriozalne, że w ogóle trzeba o to walczyć. No jakby, ile to jest zmarnowanego czasu na poświęcenie się tak podstawowym rzeczom. Ale no też jakoś czuję przywiązanie do Polski w ogóle. No i w sumie to nadzieja jakaś taka, że jednak coś się uda wywalczyć i... Tam zmierzona wzrokiem przez dziewczynkę. No i nie wiem, może jeszcze jakieś takie perspektywistyczne nawyki. To no fakt przecież, że to moje spacerowanie, moje i dziewczyn, które... Bo... No właśnie, opowiedz o nich. Kto działa teraz, kto działał, czy były osoby, które się zaangażowały, ale stwierdziły nie? To znaczy, no jakby ta kadra się zmienia, nie ma nas dużo. Są osoby, które chcą pozostać anonimowe i ogarniają social media, rzucają tam treści na Instagrama czy na Facebooka. Jestem tutaj z Marią, która mi bardzo pomaga. Czasami jej nie ma, bo jest w Warszawie, ale czasami jest, na przykład dziś. Też bardzo, bardzo mi pomaga jej wsparcie. Jest jeszcze Anna, która jest w Gdańsku teraz. Właśnie nie mogła dzisiaj być. I siostra Julia, więc no mamy taki mini kolektyw, powiedzmy. Co ta policja? Dość by spokój. Mini kolektyw, chociaż chciałabym jakoś zaangażować więcej osób. Fajnie by było, gdyby ludzie się jakoś... No nie wiem, żeby po prostu mieli chęci do takiego działania, no ale... No często po prostu ludzie się zniechęcają, bo faktycznie nic się nie zmienia. Wspomniałaś, że to jest twoja pierwsza taka aktywność obywatelska. Czy ludzie tutaj w Działdowie chcą się angażować jakoś społecznie? Czy czujesz to? Czy patrząc na inne miasta, nie wiem, czy masz znajomych w innych miastach, czy jeździsz, obserwujesz? No, jeśli chodzi o... ale pyta pan o takie miasta, rozumiem, Polskę powiatową, tak? Pytam chyba porównanie do większych miast, no, właśnie. Znaczy, czy tak, widzisz takie różnice w obywatelskim zaangażowaniu? Oczywiście większe miasta to jest w ogóle inna zupełnie historia. No przecież tutaj angażowanie się w jakieś strajki wiąże się z tym, że się wystawiamy jakby na widok jakichś osób, które mogą na to nieprzychylnie patrzeć. Więc oczywiście tutaj jest mniejszy zapał do tego, ale owszem, są osoby, które no, najbardziej to działają, są chętne do tego, żeby działać w internecie, żeby, no wiadomo, są tam różne akcje. No i to też jest ważne z tym takim zaktywizowaniem na ulicy, no to trochę widać dzisiaj. Ale są na szczęście osoby, które są zawsze i na przykład w szale przykleją kartoniki. To się nie uda. Po prostu to zostawmy. Nie, dobra, nie. Tak, no to jest właśnie ta destrukcja, która się jest tak powiedział do dwóch. Wow. Ten napis nie potrzebnie napisałem wcześniej. No. To ty napisałeś. Na kto? Znaczy, ty tego nie napisałeś, prawda? Słucham?
tego nie napisałeś, prawda? Dobra, nie będzie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Czy chciałbyś się przedstawić, jeszcze powiedzieć coś o sobie, czym się zajmujesz, ile masz lat? Mam na imię Ola, mam 24 lata, studiuję, chociaż trochę się to rozjechało w tym roku, w minionym roku. No i pracuję jeszcze jakby w godze obecnie tę działalność z pracą i studiami, z różnymi efektami. No i ogólnie dziewczyny też studiują i pracują. Także... Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Byliśmy na proteście strajku kobiet w Działdowie, jak państwo widzicie. Jest cały czas wola walki. Miło zimy, mimo tego, że jak mówią, kobiety są zniechęcane do działania. Przychodzą tutaj pod biuro PiSu. Myślę, że wszystkie takie cechy strajku kobiet tutaj skupiają się niczym w soczewce. No właśnie słyszeliśmy o tym, co robi policja, o tym, że osoby mogą być szykanowane w szkole, o tym, że po prostu ludzie się wypalają, że są bardziej skorzy do działania w internecie niż na ulicy. Ja państwu bardzo dziękuję, że byliście z nami, że chcieliście obserwować to, co dzieje się tutaj w mazurskim 20-tysięcznym mieście. Podobne inicjatywy cały czas trwają w Polsce. My w OKO.press chcemy wam je pokazywać, ponieważ chcemy pokazywać obywatelskie zaangażowanie dla wolności, dla demokracji. I czy będą tam cztery osoby, czy setki tysięcy, tak jak na ulicach Warszawy jeszcze parę tygodni temu, będziemy tam dla was. Dziękuję, że nas w tym wspieracie, całą naszą redakcję. Dziękuję, że obserwujecie ten przekaz, że dajecie sens osobom, które mimo marazmu chcą działać. Maciek Piasecki dla OKO.press z Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim.